Witajcie. Kobieta, o której dzisiaj opowiemy, większość życia pomagała zwierzętom. Przez ponad 30 lat troszczyła się o słoniątka. Niestety odeszła w 2018 roku, ale jej historia zasługuje na to, żeby dowiedziały się o niej miliony. W latach 70. XX wieku małżeństwo angielskich zoologów Daphne i David Sheldrickowie wyjechali do gorącej Afryki ratować dzikie zwierzęta, ofiary kłusowników. W samym sercu Kenii, w Parku Narodowym Tsavo, założyli sierociniec dla opuszczonych młodych zwierząt, słoniątek, małych zebr, nosorożców i innych zwierząt, których rodzice zginęli z rąk szukających szybkiego zarobku myśliwych. Niestety wkrótce zaszło bardzo smutne zdarzenie. W 1977 roku David zmarł na atak serca. Daphne postanowiła za wszelką cenę kontynuować dzieło męża. Stała się prawdziwą mamą dla setek osieroconych afrykańskich zwierząt. Przed założeniem sierocińca w Tsavo zostawione na pastwę losu młode zwierzęta umierały z głodu. Uważano, że bez matki nie da się ich wykarmić. Żeby zdrowo się rozwijać, mały słoń żywi się mlekiem matki przez 4 lata. Pomysłowa Daphne Sheldrick długo eksperymentowała z dietą słoni, aż wraz z zespołem opracowała mleczną mieszankę dla egzotycznych młodych. Mleko w proszku dla dzieci, olej kokosowy i tłuszcze roślinne. Obrończynie dzikiej przyrody codziennie rano budziła miłość do tych delikatnych olbrzymów. Zawsze starała się je chronić. Dobrze być słoniem. Tuż po urodzeniu noworodka witają rodzice i całe stado. To związek na całe życie. W stadzie słoniątka otoczone są opieką 24 godziny na dobę, mówiła Daphne. Tak powinno być w idealnym, prawdziwym świecie. Kiedyś do schroniska przywieziono nową podopieczną, 3-letnią Eleanorę. Zamiast do słoniowej rodziny, maluch trafił do ludzkiej. I choć to nie to samo, to i tak lepsze niż zostawienie słoniątka na pastwę losu na pewną śmierć bez opieki i towarzystwa, mówi Daphne. 25 lat temu do sierocińca trafiło słoniątko. Daphne nie miała wtedy żadnych pomocników. Musiałam karmić ją co 4 godziny, jak małe dziecko. Gdy skończyła pół roku, wyjechałam na ślub swojej córki. W tym czasie słoniątko umarło z tęsknoty. To była dla mnie trudna lekcja. Długość życia słoni jest podobna do długości ludzkiego życia. Słonie dożywają 80 lat. Słoniątka rosną powoli, trzeba o nie dbać jak o dzieci przez wiele lat. Dlatego sieroty w pełni są zależne od ludzi. Rodzina musi kochać maluchy, a one rodzinę. Po ich reakcji od razu widać, kto jest dobrym dozorcą, a kto złym. Słonie wiedzą, kto ma dobre serce. Dozorcy mieszkają w sierocińcu i pilnują słoni całą dobę, nawet w nocy. Sierociniec znajduje się na terenie Parku Narodowego Tsavo, w którym wydzielono rezerwat dla wychowanków Daphne. Codziennie dozorcy wywożą tam słoniątka, a one uczą się żyć w naturze. Dołączają do stad dzikich słoni i spędzają z nimi czas. Jedno małe miało ledwie 6 tygodni, gdy kłusownicy zabili jego matkę na południu Kenii. Przerażonego malucha przywieziono do schroniska, lecz ono wcale nie chciało jeść ani pić, mimo intensywnej opieki dozorców i Daphne. Dopiero gdy zaprowadzono ją więc do innych słoni, wreszcie się uspokoiła. Zaczęła nabierać sił i przywykać do swojej nowej słoniowo-ludzkiej rodziny. Możemy się wiele nauczyć od słoni, powiedziała Daphne. Ich miłość nie gaśnie nawet po śmierci. Słonie po wielu latach przychodzą na miejsce, w którym leżą kości ich zmarłych ukochanych, nawet zabierają ze sobą ich fragmenty. To świadczy o ogromnym uczuciu, jakim się wzajemnie darzą. Daphne twierdzi, że słonie mają doskonałą pamięć, łączą ich silne więzi rodzinne i miłość. Daphne nawet po 80 ciągle zajmowała się sierocińcem. Przez długie dziesięciolecia pracy dozorcy rezerwatu z Daphne na czele wychowali ponad 50 wielkich słoni, kilkadziesiąt ogromnych nosorożców i jeszcze więcej innych mieszkańców kenijskich przestrzeni. Ludzie szanują Daphne i często dziękowali jej za wysiłek i włożony trud. Najbardziej wdzięczne są same słonie, to one kochają ją najpełniej. Siła ich miłości do przybranej Daphne była olbrzymia. To była wzajemna wymiana dobra, która nie wymaga słów, tylko słoniowe objęcia. Daphne Sheldrick i jej sierociniec przedstawiono w filmie Dzikie z natury. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.